Otrzymujemy wiele telefonów o złej pracy poczty. Zmorą klientów jest również przemienny system pracy urzędów. Jednego dnia rano, drugiego po południu. Tak na przykład pracuje poczta przy ulicy Miodowej w Warszawie. Na Miodowej w poniedziałki, środy i w piątki, skąd zresztą teraz przyszłam, akurat od 8 do 15, no ja kończę, pracuję o 16 mniej więcej, nigdy nie zdążam. Urząd pocztowy przy ulicy Obozowej, na 7 czynne jedno okienko. Dopiero po pewnym czasie pojawiły się pozostałe pracownice. Przy takim systemie pracy niewiele pomogą opracowane przez pocztowców już w maju programy pracy w czasie wakacji. Tak się też składa, że oprócz braku w zatrudnieniu, niedostateczna jest często dyscyplina pracy i organizacja. Poczta Główna w Warszawie, kolejki i kilka okienek nieczynnych. Tu również brak chętnych do pracy. To, co się dzieje na poczcie, jeśli chodzi o obsługę klientów, jest nie do przyjęcia. Co robicie w tej sprawie, żeby zmienić istniejący stan rzeczy? Jakie są szanse w ogóle na poprawę tej sytuacji? Więc po pierwsze muszę stwierdzić, że nie mamy absolutnie ludzi do pracy. W samej tylko Warszawie brakuje nam około 800 pracowników na poczcie. Poza tym poczta jest niedoinwestowana, jest po prostu trudno i ciężko pracować. Zgłaszaliśmy do OHP i na zgłoszone zapotrzebowania zgłosił nam się zaledwie jeden pracownik chętny do pracy. Wszystko to składa się na wzajemne podenerwowanie po obu stronach okienka i jest powodem licznych skarg klientów korzystających z usług poczty. A przecież przydałaby się tu nie tylko atestacja stanowisk pracy, ale po prostu dobra, rzetelna robota. Wczoraj mówiliśmy w dzienniku o brudnych, zaniedbanych wystawach w wielu stołecznych sklepach. Jak nas poinformował rzecznik prasowy prezydenta Warszawy, dziś do godziny 14 Miejska Służba Porządkowa skontrolowała 88 placówek handlowych. 30 użytkowników witryn sklepowych ukarano mandatami w sumie za 40 tysięcy złotych. 28 innym wyznaczono terminy usunięcia bałaganu. Ruch przed domami towarowymi i sklepami z artykułami papierniczymi coraz większy. I nic w tym dziwnego, jako że pierwszy dzwonek zwiastujący nowy rok szkolny już niedługo. Rodzice biegają, aby kupić swoim pociechom wszystko to, co do nauki potrzebne. Ale jednego na razie nie dostaną. Zeszytów. Czy są zeszyty? Od 15 w sprzedaży dopiero. A dlaczego teraz nie ma? Dyrektor tak zarządził, była narada. Co prawda zeszyty u nas są, lecz nie możemy ich sprzedawać, gdyż sprzedaż jest wstrzymana do 15. Nie powinno być sztucznego wstrzymywania sprzedaży. Uważam, że jest to wielkim błędem, że stwarza się niepotrzebnie kolejki i komasując zakupy w jakimś określonym terminie. Ośrodek INKO w Zakroczymiu nad Wisłą. Na koloniach przebywa tu 60 dzieci. Z wczasów korzysta prawie 100 rodzin z całej Polski. Ośrodek jest zadbany czysto w domkach i na placach zabaw. Żadnych zastrzeżeń nie budziło zaplecze kuchenne. Wszystko wręcz lśni czystością. A to obiekt Wisły w Wierzbicy, położony przy trasie z Warszawy do Ostrołęki. 150 miejsc wczasowych, w tym 100 kolonijnych. Dzieci stołują się w restauracji pod Złotym Linem. Wiele zastrzeżeń mieli inspektorzy sanepidu do zaplecza kuchni. Ogólny bałagan, artykuły żywnościowe nieposegregowane, garnki z żywnością postawione na podłodze. Ta wizyta kończy się dla ajenta mandatem. Natomiast wnioskiem do kolegium kończy się kontrola sanepidu w ośrodku kolonijnym PTTK w Zegrzynku. Niedomyty sprzęt kuchenny, brudno. A tak wyglądają urządzenia sanitarne. Beztroska personelu widoczna na każdym kroku. Zastanawiali się Państwo, dlaczego tak brudne są niekiedy przystanki tramwajowe? Nie? A szkoda, bo nie sposób sobie wyobrazić, jakie kłopoty i ilu dyrektorom różnych przedsiębiorstw może sprawić jeden papierek. O, na przykład ten. Gdy leży na chodniku, jego uprzątnięcie leży w gestii przedsiębiorstwa gospodarki mieszkaniowej. Może się zdarzyć, że przez dyrektora tej firmy lub podległych mu pracowników zostanie tak potraktowany i znajdzie się na ulicy. O, wówczas do akcji wkracza przedsiębiorstwo budowy i konserwacji terenów zielonych, bo ono też musi go stamtąd zabrać. I jak widać, zabiera. Z tego natomiast miejsca musi go już wziąć przedsiębiorstwo zieleni miejskiej, ale uwaga! Jest tu kruczek prawny. O porządek na trawniku dba dopiero wówczas, gdy papiery leżą w odległości większej niż 70 cm od szyny. Jeżeli odległość ta jest mniejsza, należy to do obowiązków Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Wyobraźmy sobie taką scenkę.
A otrzymamy odpowiedź na drugie pytanie. Dlaczego tramwaje kursują tak, jak kursują? Oczywiście prosimy tę historyjkę potraktować jak bajkę, ale podobno w każdej bajce jest choć trochę prawdy. I to już wszystko w tym wydaniu dziennika. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do widzenia. Do widzenia Państwu.